Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, ponownie na Warszawie Zachodniej. Tak, minęły dwa dni i ponownie się widzimy tutaj, ale dzisiaj nie o samej stacji, tylko o torowisku zachodnim, które się znajduje za stacją i które jest niezbędne oczywiście do jeżdżenia i funkcjonowania wszystkich pociągów w tym miejscu. I co prawda tutaj w teorii dużo się już nie dzieje, to powstają tory odstawcze. I to o nich głównie de facto dzisiaj mogę powiedzieć, bo to są najważniejsze elementy w tym miejscu powstają. Oto i one. Dwa tory odstawcze dla pociągów. Te będą właśnie w tym miejscu zlokalizowane. Są to tory odstawcze dla pociągów, które po prostu przejadą przez całą warszawską średnicę i następnie w tym miejscu zakończą trasę. W skrócie przejadą przez Warszawę Wschodnią, Warszawę Centralną i zakończą swoją trasę na Warszawie Zachodniej. W tym miejscu takie dwa pociągi będą mogły po prostu stacjonować. Jak widzicie, znajdują się już tutaj kozły. Sieć taktyna jest zwieszona. Tory są jeszcze nie podbite na całym odcinku, ale nie ma oczywiście jeszcze rozjazdów wjazdowych, więc w ten sposób i tak tutaj pociągi po prostu nie wjadą. Ale praca już faktycznie, jak widzicie, na Zmarszu Marowsku są realizowane. Jest to ostatni, jeden z ostatnich elementów realizacji aktualnie na tym właśnie torowisku zachodnim Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi o te dalsze tereny. Tutaj zwłaszcza przy obiekcie M03, który się znajduje właśnie teraz po lewej stronie. Jest to ogromny obiekt i on będzie mieć dużo większą w przyszłości wykorzystywany, że tak to powiem. W przyszłości mają z niego korzystać pociągi, które będą jechać w kierunku Centralnego Portu Komunikacyjnego, bądź też po prostu w kierunku Łodzi, bo po prostu są tutaj przewidziane dwa dodatkowe tory dla pociągów szybkich, które będą właśnie jechać do CPK, a konkretniej będą jechać KDP, czyli koleją dużych prędkości. No i tutaj właśnie pod Warszawa Czysta, mniej więcej w tym miejscu, te pociągi będą wjeżdżać do tunelu. Tunel aktualnie jest projektowany i będzie on uwzględniać również tam tunele metra na Ursus i tak dalej. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć już wybudowany obiekt M01, który właśnie M03, który właśnie w tym miejscu ma te dwie nawy, które są aktualnie puste. Teraz lecimy nad nawą, która będzie wjazdowa w kierunku właśnie Łodzi, czyli dla pociągów kolei dużych prędkości, które będą wyjeżdżać z Warszawy Zachodniej. Tędy pomiędzy tymi wszystkimi torami pociągi będą zjeżdżać na dół. I jeszcze raz, bo tutaj się myliłem z tym nazewnictwem, to jest obiekt M03. I co ciekawe, aktualnie te obiekty są puste, nie mają faktycznie torów, jeżeli chodzi o te tory KDP. One mają tylko łącznie zakończone tutaj właśnie, jak widzicie, w tym miejscu, więc w teorii jakiś dodatkowy tor odstawczy tutaj się znajduje, ale on jest faktycznie pochylony w dół, więc raczej nie będzie wykorzystywany do tego. Ma on też sieć taktyczną na krótszym odcinku niż faktycznie całe torowisko, więc tak to wygląda. No i w ten sposób prezentuje się obiekt M03. No i następny jest oczywiście obiekt M02, który z tej strony jest z kolei graffiti obsmarowany, a z drugiej strony jest ten ładny, całkiem długi mural. I o tym muralu mógłbym mówić dosyć długo, ale w dzisiejszym filmie może nie będę się tutaj aż tak bardzo rozkręcać na jego temat, bo są oczywiście jeszcze inne aspekty, które bardzo, bym powiedział, warto poruszyć. Oczywiście chodzi o dalsze prace przy WKC, jak i również przy samym obiekcie M01, który już tam na horyzoncie widać. Bo przy samym M02, którym teraz lecimy, czyli tam, gdzie to właśnie te pociągi jadą górą, te tory się tak tutaj snują na górze, to już faktycznie większość prac została zrealizowana i zakończona, ale tutaj przy WKD trochę inaczej wygląda sytuacja. No aktualnie WKD-ka, zresztą pewnie już dobrze wiecie o tym, dojeżdża tylko i wyłącznie do tego miejsca i nigdzie dalej. To jest oczywiście duży minus i aktualnie przez to pociągi jeżdżą z dużo rzadszą częstotliwością i też dlatego aktualnie nie można zabierać do WKD-ki w godzinach szczytu rowerów. Natomiast to nie zmienia faktu, że w przyszłości oczywiście niedługiej mają pociągi WKD już wrócić faktycznie ponownie i na Warszawę Zachodnią i do Warszawa Śródmieście WKD. Natomiast do tego czasu aktualnie tutaj pociągi nie jadą na dalszym odcinku. Co prawda tory są rozebrane bardziej, jeżeli chodzi o pociągi podmiejskie, w kierunku właśnie stąd, które będą jechać w kierunku i Warszawa-Włochy, jak i również ten drugi, to który się znajduje przy WKC, czyli ten po lewej stronie najbliższy, który teraz widzicie.
I to jest tor w kierunku Warszawa Aleje Jozimskie. Ten tor tutaj się znajduje, ale on też na dalszym odcinku został rozmontowany, no bo po prostu jeżeli można wszystko już coś zrobić, no to najlepiej to zrobić po całości, że tak to powiem, więc tutaj on częściowo też już jest faktycznie zdemontowany, głównie na tym dalszym odcinku, a po prostu częściowo on się znajduje tylko i wyłącznie jako magazyn dla rozjazdów i dla innych torów, które się znajdują tutaj obok. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć taki oto i no, pomnik, że tak to powiem, na terenie kolei Mazowieckiej. No i następnie wracamy sobie, tutaj przejazd kolejowy został utrzymany z przejazdem, w sensie przez nocnością, oczywiście pociągi ten teraz nie jeżdżą, ale znaczy przez WKT-kę jeżdżą, nie jeżdżą przez tory PKP PLK, natomiast on tam się funkcjonuje i tutaj ten obiekt został wzmocniony, który nie został aktualnie przebudowany, po którym pociągi jadą dalej w kierunku Alei Jozimskich. Z kolei tutaj obiekt M01, czyli ten wielki stalowy obiekt, na którym się znajduje ten rozjazd pierwszy na obiekcie stalowym, jest oczywiście cały czas funkcjonujące i pociągi z niego korzystają i ze zjazdu również korzystają. No i dalej widzimy, że ten tor w kierunku Warszawa Włoch, który się ciągnie dookoła kolei mazowieckich, tu dalej też jest jeszcze usunięty, jeszcze go nie ma, nie rozpoczęły się większe prace przy jego odbudowie. On ma być oddany do użytku razem z właśnie fazą oddawania do użytku Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi właśnie o te prace, które będą się kończyć w lipcu i w sierpniu, kiedy już wszystko powinno być przynajmniej w teorii oddane do użytku. Lecimy sobie dalej do Warszawa Włochy, bo tutaj jest jedna ciekawostka, którą faktycznie chciałem wam pokazać. Nie chodzi o aspekt stricte kolejowy, chociaż może w sumie to też chodzi o pociągi. Chodzi oczywiście o wiadukt nad ulicą Globusą, który właśnie w tym miejscu po prawej stronie się znajduje względem torowiska kolejowego. Tu aktualnie możemy zobaczyć już faktycznie ostatnią warstwę asfaltu. Ostatnio trochę odjechałem z tym opowiadając, co się faktycznie dzieje. Film pełen z tego wiaduktu pojawi się dopiero w przyszłym miesiącu. On został tak wybudowany, żeby w przyszłości móc poprowadzić na nim drogę rowerową, co dokładnie na nim widać, ale jeszcze nie został oddany do użytku, jeżeli chodzi o część dla samochodów czy też autobusów. Tylko i wyłącznie piesi, góra, rowerzyści mogą faktycznie z niego skorzystać. No, a tu peron oczywiście się znajduje już w samej stacji Warszawa Włochy i to jest SKM, która jedzie dalej w kierunku Pruszkowa. Wróćmy sobie raz jeszcze nad tą całą inwestycją, nad tym, co tu się faktycznie dzieje. Pierwotnie nie miałem już robić tego filmu o torowisku zachodnim, ale w sumie stwierdziłem, że te tory odstawcze wyglądają zbyt kusząco i przydałoby się zrobić dość długi przelot właśnie od Warszawa Włochy do prawie Warszawy Głównej w nowym standardzie, bo trochę inaczej teraz już te filmy właśnie nagrywałem przez nowego drona, a tego też ponownie zrobiłem kolejny film z Warszawy Zachodniej, ale już z tej części takiej stricte technicznej, stricte kolejowej, a nie tej części pasażerskiej, jeżeli chodzi o całą stację, chociaż to też oczywiście wszystko zrealizowane w ramach tej jednej dużej przebudowy, w ramach budowy nowej Warszawy Zachodniej, która w tym miejscu oczywiście tutaj, jak widzicie na zobaczonym obrazku, powstaje. O, tu takie lekkie cofniątko, ale lecimy oczywiście już dalej, żeby oczywiście nie zwalniać. Tu po lewej stronie znajduje się baza utrzymania szybkiej kolei miejskiej w Warszawie na Szczęśliwicach, a po prawej stronie za chwilę będziemy widzieć bazę utrzymania kolei mazowieckich. Chyba nie muszę mówić, kto tutaj dłużej jest. Wiadomo, że kolei mazowieckie, bo koleje mazowieckie ogólnie są starsze niż SKM-ki, ale dobra, o tym jeszcze powiem na pewno nie w jednym materiale. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie też zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, a wiznosza. Kolejny film z Warszawy Zachodniej pojawi się za kilka dni w formie jednego długiego przelotu właśnie od Warszawa Włochy do Warszawy Głównej nad całą Warszawą Zachodnią. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejny pełen film pojawi się w przyszłym miesiącu, a w najbliższych dniach powinno się jeszcze pojawić kilka filmów, ale jestem trochę zajęty innymi sprawami i zobaczymy, jak to wszystko będzie realizowane i gdzie mi się faktycznie jeszcze na sam koniec miesiąca uda dojechać i coś nagrać. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!